Idziemy do Gliwic! Na pielgrzymkę na nogę. Mamy to! Thank you.
Oliwka, czy do ciebie dotarło, że jesteśmy w ósemce mistrzostw świata? Na pewno dotarło, bo czułam to, jak grałam ten mecz, że gramy tak naprawdę o coś wielkiego. Dużo emocji, ciężki mecz. Myślę, że wiedziałyśmy, że to będzie tak wyglądało. Udało nam się to utrzymać i jestem bardzo zadowolona z tego, że całą drużyną udało nam się wywalczyć to, ten dzisiejszy mecz i jedziemy dalej. No właśnie, ale wiesz, Niemki już nie grały o nic, nie było takiego myślenia, że może one trochę ten mecz odpuszczą, czy wy wiedziałyście, że to będzie tak zacięte spotkanie? Nie, wiedziałyśmy, Niemki grają też o swoje miejsce w rankingu FIVB, więc tak naprawdę nie miały dzisiaj nic do stracenia i też myślę, że chciały zagrać jak najlepsze spotkanie przed publicznością i dla siebie, żeby tak naprawdę dla swojego kraju. Także myślę, że tutaj każdy zespół by dał z siebie maksa i myślę, że zagrałyśmy całym zespołem i bardzo się cieszę, że wygrałyśmy dzisiaj. Wcześniej w trakcie waszego meczu Dominikana przegrała swój mecz z Kanadą. Do was to jakoś dotarło, czy zupełnie byłyście poza tym? Nie. Nawet się tak naprawdę nie interesowałyśmy tym. Skupiałyśmy się na dzisiejszym spotkaniu, bo wiedziałyśmy, że musimy to wygrać. Własnymi rękami, tak? Dojechać do Gliwic. No i także nie. Skupiałyśmy się tylko na dzisiejszym meczu i udało nam się. Oliwka, ty pamiętasz taką atmosferę, jaka panowała dzisiaj na meczu? Tak, dało się to odczuć na pewno. Czułam to w brzuchu. Także niesamowite emocje, coś pięknego i mam nadzieję, że będzie dobrze i dalej będziemy dobrze grać. I zabieramy te emocje do Gliwic, tak, bo mamy o co grać. Zgadza się. Klara, to jak to jest tam, gdzie Kama nie może, to Klara pomoże ty dzisiaj na środek i rzeczywiście różnicę zrobiłaś. Chyba jesteś zadowolona ze swojego meczu. Tak, radość jest na pewno. Wygrałyśmy ten ważny mecz. Jedziemy dalej do Gliwic, więc jesteśmy super zadowolone. Ja z Kamilą to jesteśmy jedność, więc jak jedna nie dogra, to druga dogra. Jak jedna nie dowygląda, to druga. Także no, my jesteśmy jednością, tak jak Kamila też wcześniej powiedziała, więc co zrobić? Czyli siostry zawsze razem i siostry się wspierają, nasze kadrowe, niezależnie od okoliczności. Dokładnie, wsparcie jest. Cieszę się naprawdę, że w Kamili też mam ogromne wsparcie. I cieszymy się bardzo, że naprawdę wygrałyśmy ten mecz. Teraz przed nami Gliwice. No, historia się dzieje troszeczkę, więc jesteśmy mega podekscytowane i zadowolone, że to zrobiłyśmy. No właśnie, sama powiedziałaś, historia się na naszych oczach rozgrywa, bo jest awans do ósemki mistrzostw świata i tak wypełnionych hal i takiego dopingu. Ja osobiście na kadrze żeńskiej nie pamiętam. No, coś cudownego. Można porównywać naprawdę do mistrzostw Europy. No, Atlas Arena robi naprawdę fantastyczną atmosferę. Podobnie było w Gdańsku. Na pewno na rozpoczęciu ten hymn, jak cała publiczność śpiewa, to jest coś niesamowitego, aż ciarki przechodzą. I wierzymy, mamy nadzieję, że w Gliwicach będzie tak samo, bo naprawdę nas to nosi i daje nam energię. Przed sezonem wszyscy mówiliśmy, że ósemka to będzie taki naprawdę dobry wynik, jaki nasza kadra zrobi. Pierwszy czek mamy odhaczony. Co dalej? Co wy sobie dalej wyznaczacie? Bo ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. No dokładnie, apetyt rośnie. Fajnie, że w tym roku tak ta kadra jest poukładana i naprawdę mamy super skład, super energię, super atmosferę i naprawdę to widać, to nas niesie. Mamy apetyt na pewno na więcej, bo wiemy, że każda drużyna ma swoje potyczki, swoje problemy, swoje upadki i gdzieś myślę, że musimy to wykorzystać, a wiemy, że już teraz myślę, że inne drużyny troszkę nas się obawiają, troszkę nas się boją, więc no, trzeba to wykorzystać i iść do przodu po swoje. No właśnie, postraszyłyście Turczynki, postraszyłyście Amerykanki, jeszcze nie postraszyłyście Serbek, ale będzie prawdopodobnie okazja do rewanżu, bo wychodzi z wyliczeń wszystkich wokół, że to będzie jednak Serbia. No nie powiem, myślę, że też nas po części cieszy, mamy okazję na rewanż. Gdzieś nasze niewykorzystane okazje z tego pierwszego meczu mamy szansę udowodnić, że rzeczywiście to były nasze błędy i gdzieś myślę, że damy radę przy swojej dobrej grze grać jak równy z równym i na pewno chcemy to pokazać. Czyli Gliwice odlecą podobnie jak odleciał Gdańsk, podobnie jak odleciała Atlas Arena, czyli teraz czas na Gliwice. Tak, wszystko odleci, dokładnie.
Zawsze ten nasz jest ten sam uśmiech. Ja cierpię. Ja do Gliwic, to trzeba zamazać i do Gliwic idziemy. Na pielgrzymkę na nogę. A doktor to zwiera, więc... Idziemy do Gliwic! Mamy to!